Syf. Syf. I łzy w oczach. W ogóle, co my tutaj robimy? Gdzie my w ogóle trafiliśmy? Witajcie! Na najlepszym workawayu w całej Malezji. Jeszcze raz? Dobra. Teraz zabieram was w moje ulubione miejsce, bo tutaj mieszkają ptaki, które spotkaliśmy po raz pierwszy na Galapagos. I właśnie tam chodziłam co poranek, żeby się z nimi przywitać i żeby zrobić im małą sesję fotograficzną. Tutaj ich tak za bardzo nie widać, trzeba się naprawdę wpatrzyć w drzewa, bo siedzą właśnie sobie na drzewach i obserwują. Trochę smutne jest to, w jakich warunkach żyją, bo jest tutaj naprawdę ogromny syf. Tak jak Natalia wspomniała, z początku mieliśmy takie obawy, że to miejsce to taki ogromny, ogromny syf i gdzie my w ogóle trafiliśmy. Teraz zmieniliśmy zdanie, bo naprawdę nam się tutaj podoba. Jedynie wracając do tego syfu, muszę wam powiedzieć, że ja rozumiem promocję regionu i Audrey robi bardzo fajną rzecz, bo wiadomo, fajnie jest spróbować wybić swoją mieścinę, ponieważ jest patriotką lokalną. Najlepsza promocja tego regionu byłoby na przykład posprzątanie tej oto wielkiej kupy folii albo gruzu. Jeszcze dodam, że na przykład tam jest wodopój dla zwierząt, mieszkają tam jaszczurki, mieszkają żurawie i naprawdę jest to bardzo ładne. Fajnie by się komponowało, gdyby tu było po prostu czysto. Absolutnie mistrzostwem, jakie widziałem do tej pory, to betoniarka, która czyściła się po prostu obok tego wodopoju i wylewała cały syf, nie wiem, stary beton, błoto i w ogóle prosto do tego bajorka. Innym takim przykładem totalnego posiadania w dupie tego, co się dzieje w środowisku, to widzicie, tutaj są takie plastikowe pojemniki. O, tam znajdują się na tej ciężarówce, a ich producentem jest gościu tam, który właśnie podjeżdża samochodem. I wcale się nie przejmuje, nie, że mu wiatr zwiał to i wrzucił do wody. Myślę, że to się wszystko bierze po prostu w pokoleniu. To potrzebna, trzeba kilka generacji ludzi, żeby ich myślenie przestawiło się na to, że warto, kurczę, sprzątać tą planetę. Trochę mnie to irytuje, ale się rozgadałem. Trochę się krępuje. Bo masz dziurę w gaciach. Welcome to Kuala Slango! Yeah. Poznajcie Audrey, bohaterkę dzisiejszego odcinka. Coś naprawdę niesamowitego może się wydarzyć w najmniej oczekiwanym momencie. Myśleliśmy, że idziemy po prostu na spacer po śniadanku, ale odwiedziliśmy lokalnego kowala. I po prostu aż mi się prawie łzy w oczach cisną. Jest to naprawdę wspaniałe przeżycie dla nas. Możemy zobaczyć, jak pan, który tutaj pracuje od 65 lat, sklep istnieje ponad 90, wciąż tradycyjnie wykonuje noże oraz inne ostrza. I to niesamowite, że możemy, że ci ludzie otworzyli serca dla nas i pokazują nam swoją kulturę, wszystkie te tradycje, tak jak krakersy, tak te noże. Dobra. Robimy. Jesteśmy w tej wiosce, no takie trochę środek niczego, ale po co tu przyjechaliśmy? A więc przyjechaliśmy tutaj po to, żeby pomóc im promować tą miejscowość. Audrey, która nas hostuje, jest osobą z takim ogromnym sercem i miłością do tego miejsca. Wróciła tutaj, zdaje się, 10 lat temu, żeby być bliżej rodziny. I otworzyła niedawno hostel.
Dodatkowo ma jeszcze jeden mały biznes, który zajmuje się sprzedażą świeżo złowionych ryb dla ludzi z miasta. Kuala Lumpur stąd jest około godziny samochodem, ale dowożą te ryby w różne miejsca. I ten biznes całkiem fajnie się sprawdza, ma tam opcje na przykład dla kobiet w ciąży, albo dla kobiet, które właśnie urodziły i tak dalej, dla dzieciaków w wieku szkolnym, jakie ryby tam by im się przydały dla ich diety i tak dalej. Najnowszy biznes Audrey polega na tym, że wraz ze znajomym sprzedają herbaty. On je komponuje, a ona pomaga mu rozkręcić to z perspektywy marketingowej, żeby wykreować markę i tak dalej. No i właśnie tutaj było moje zadanie, żeby tym herbatom zrobić zdjęcia. Nie wyobrażałam sobie nigdy, ile to może kosztować czasu, pracy, pomyślunku, nie wiem, jakby wszystkiego, żeby zrobić kilka zdjęć kilku torebkom herbaty, jakimś ziołom, nasionom, kwiatom suszonym i tak dalej. No, ale podobało mi się to niesamowicie. Spędziłam 2 dni po 4-5 godzin ustawiając, przekładając to wszystko, żeby jakieś tam fajne kompozycje z tego zrobić. No i wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Taki styl fotografii chyba się nazywa flatlay i nigdy tego w życiu nie robiłam, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz. I mam nadzieję, że pomogą im te zdjęcia trochę bardziej rozpromować markę, dopóki nie będzie ich stać na profesjonalnego fotografa, który im ogarnie temat jeszcze lepiej. Zresztą zobaczcie sami kilka foteczek, które udało mi się dla nich zrobić. W ramach naszej pracy Workaway mamy nagrywać lokalne, małe biznesy. Jednym z nich jest tutaj, obok, mała firma, która istnieje od 10 lat, założona przez małżeństwo i ona zajmuje się tworzeniem prawn crackers, czyli crackersów z krewetek. Tu na tacach możecie zobaczyć suche wersje już pocięte, ponieważ przygotowuje się masę, następnie tnie, w zależności od ilości składników, ponieważ to nie jest tak, że składniki do tego są ogólnie dostępne, to jeżeli firma ma wystarczająco, to robi większe krakersy, jeżeli nie, robi je mniejsze. Suszą się 2 do 3 dni, właśnie w zależności od wielkości i mają różne smaki. W tle słychać dźwięki ptaków, tak naprawdę jest to odstraszacz, żeby mniejsze ptaki nie przyleciały zjeść tych suszących się prawn crackersów, które wyglądają tak, a po wrzuceniu na olej wyglądają tak. Są o wiele większe niż te, które na pewno kojarzycie z Polski czy z Anglii. Olej grzał się pół godziny, zanim był gotowy, żeby móc właśnie tworzyć takie prawn crackersy. Są rewelacyjne i mimo, że widzicie, że one ociekają tym tłuszczem, to po odłożeniu ten tłuszcz z nich schodzi i wcale nie są takie właśnie tłuste. Są bardzo smaczne, już bardziej świeżych prawn crackersów chyba nie możemy spróbować niż prosto z misy. Proces jest bardzo szybki. Jeżeli bym szukał jakiegoś odpowiednika polskiego, to może takie polskie prażynki, ale ten smak jest zdecydowanie bardziej intensywny, więc chyba nie ma porównania. Chyba są one na dość unikatowe. Na pewno nie można ich porównać do tego, co dostaniecie w chińskich restauracjach w Polsce czy w Anglii. To jest o wiele lepsze. O! Thank you very much! Na stół wjeżdża druga prażynka. Zobaczcie, dla wielkości przysuwa cały mój łeb. Ten mały lokalny interes sprzedający koropok, czyli tak prawidłowo nazywają się nasze prażynki, sprzedaje nie tylko lokalnie, ale również w stolicy Kuala Lumpur. Taka torba kosztuje 8 zł, jest to ponad 500 gram. Bardzo dobre 500 gram. Wróciliśmy do naszych kowali po to, żeby przynieść im mały prezencik. Wydrukowaliśmy kilka zdjęć na pamiątkę, bo no skradli nasze serca. Mam nadzieję, że im się spodoba i będą mieli fajną pamiątkę, bo nasze wspomnienia na pewno zostaną z nami na bardzo długo. Thank you.
na Sky Mirror, czyli niebiańskim lustrze, którego właśnie szukamy. Bo jak się okazuje, ono jest takim naturalnym zjawiskiem, które występuje tylko momentami. Zgaduję, że chodzi po prostu o przypływy i odpływy wody w tym miejscu konkretnie. Jeżeli tej wody jest mniej, tak gdzieś do kostek, to wtedy podobno pięknie widać odbicie lustrzane. Coś jak na Salar de Uyuni, na pustyni Uyuni w Boliwii, w porze deszczowej. Także czekamy, aż woda trochę odpłynie, żebyśmy mogli zrobić sobie jakieś super śmieszne zdjęcia. Jeżeli zdecydujecie się na ten wyjazd z Kuala Lumpur, to koszt takiej wycieczki to nawet 300 zł. Zatrzymując się już w jednej z tych miejscowości, które znajdują się nad brzegiem oceanu, możecie ten koszt obniżyć do około 100 zł. To jest właśnie koszt naszej wycieczki, w tym mamy lunch. Co ciekawe, nie da się tego zarezerwować w tym samym dniu, ponieważ operator wycieczki musi wykupić Wam ubezpieczenie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na wodzie, przypływy i odpływy są tutaj podobno dość gwałtowne i w ciągu kilkudziesięciu sekund woda może zmienić się z poziomu sięgającego Wam do kostek aż po pas na przykład. Więc no niestety zdarzają się turyści, którzy nie słuchają swoich operatorów i zdarzały się jakieś przypadki, gdzie ktoś się trochę podtopił. Pan tutaj grabi wodę. Zakopał. Ojoj. Ojoj. W wodzie znajduje się całe mnóstwo, setki tysięcy takich malutkich krabików, jakichś innych stworzonek, które szukają teraz schronienia, biedne. Bo nie dość, że woda im odpłynęła, to jeszcze wparowało tutaj setki turystów, żeby pobawić się trochę niebiańskim lustrem. Trochę mi głupio. Okazuje się, że to niebiańskie lustro to wcale nie jest taka naturalna atrakcja, bo tutaj odbywają się całe prace przygotowawcze, żeby uzyskać idealne odbicie lustrzane. Jedni wyrywają zielsko, drudzy grabią wodę, a trzeci rozpłaszczają piasek. No kurczę, myślałam, że to będzie coś naturalnego, a tutaj się okazuje, że to jest jednak trochę pod publiczkę. I wiecie, do czego najbardziej mi jest szkoda? Tych zwierzaków, które tutaj desperacko szukają teraz schronienia. Kurde, trochę mi głupio. Na głowie, na środku oceanu. To taka nowa, taki nowy dodatek do mojej kolekcji, stań na głowie. A łódkę dzielimy z chińską wycieczką i niestety po raz kolejny przekonujemy się, że no są egoistami po prostu. Pani przed chwilą jadła cukierka, po czym wrzuciła papierek prosto do wody. Jakby nie mogła schować go z powrotem do torebki albo, nie wiem, do kieszeni. Naprawdę takie momenty są dość irytujące i no wkurzające, bo ta woda tutaj w niektórych miejscach naprawdę jest mega zasypiona. Lokalsom po prostu odbierają piękno tej natury, chociaż lokalsi pewnie sami to robią, właśnie trochę sami zaśmiecając wodę. Więc no, to jest jeszcze coś, czego nam brakuje, żeby trochę bardziej zadbać o czystość generalnie. Szkoda, że nie można do nich strzelać. Tak, z procy, ze śmieci. To jest właśnie hostel, który założyła Audrey, nazywa się Route 5. Jest to fajna miejscówka, myślę, że na takie backpackerskie warunki jest może trzuciutkę za droga, bo noc zdaje się za parę kosztowałaby około 150 zł. Za podobne pieniądze mieliśmy cały apartament w Kuala Lumpur. Natomiast bardzo fajnie urządzone, klimatycznie i widać, że wkłada w to mnóstwo swojego serca, w ten cały projekt. Wszystko jest przemyślane. Opowiadała nam, że na przykład materace wymieniała dwa razy, bo były niewygodne. Tak samo poszewki na pościele. Więc no naprawdę wydaje mi się, że wkłada w to bardzo dużo czasu, serca
i całej siebie, całej swojej energii, którą posiada, bo chcę, żeby to miejsce było takim specyficznym miejscem, gdzie przyjeżdża się nie tylko jakby, żeby pojechać tutaj na tę najbardziej znaną atrakcję Sky Mirror, ale też, żeby odpocząć, zrelaksować się, wczuć się właśnie w klimat tej wsi. I nam w ostatnich dniach się to na pewno udało, bo czujemy się tutaj naprawdę niesamowicie i bardzo ciepło przyjęci. Dominik dogrywa ostatnią scenę do filmiku promocyjnego właśnie z tej wioseczki. Mam nadzieję, że pani się rozjedzie zaraz. Bardzo często spotykamy się z pozytywną opinią od was na temat naszego montażu. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ montowanie filmów stało się moją nową pasją. Bardzo lubię to robić. I co zabawne, film o Kowalu oraz film o krakersach został zgłoszony na malezyjski konkurs promocji regionów. Jestem z tego dumny. A skoro już jesteśmy przy montażu, to pewnie niektórzy z was zastanawiają się, co czeka, bo chcieć to móc, kiedy ta podróż dobiegnie końca. W momencie, kiedy to oglądacie, tak naprawdę zostało już tylko kilka dni, aby zakończyć tą jednoroczną wyprawę. Trochę nam szkoda, no ale cóż, czas wracać do rzeczywistości. Co stanie się z bo chcieć to móc? Wiecie co, dodam do swojej listy marzeń jedno nowe marzenie, które wykreowało się podczas tej podróży i dzielimy je razem wspólnie z Natalią. Chcemy zacząć tworzyć filmy krótkometrażowe, filmy dokumentalne oraz wywiady z ludźmi, którzy inspirują do tego, aby podróżować lub udowadniają, że można pokonywać różne przeciwności w życiu. Właśnie w tym kierunku chcielibyśmy poprowadzić, bo chcieć to móc. I myślę, że powinniście zostać z nami, żeby zobaczyć po prostu, jak nasz kanał ewoluuje, rozwija się, ponieważ content będzie wciąż pokazywał się regularnie. Trzymajcie się, na razie i do następnego czwartku. Samego duriana, który jest pokryty kolcami, zjada się tylko toczkę pestek i muszę wam przyznać, że nigdy w życiu takiego smaku nie czułem.